Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejny odcinek naszego programu, w którym zapowiemy wydarzenia najbliższego sportowego weekendu z udziałem opolskich drużyn. A dzisiaj w programie... Między innymi mówić będziemy o występie opolskich gwardzistów, którzy jadą do Jaskini Lwa. Wiemy, że Płock jest bardzo dobrym zespołem, jeśli chodzi o obronę i wpuszczają kontrataki, z których zdobywają bardzo łatwe bramki. Liderujące w pierwszej lidze siatkarki Unii Opole złapały w ostatniej kolejce zadyszkę, ale zupełnie się tym nie przejmują. Za bardzo nie martwi mi tę porażkę, którą ze Krosną przynosiliśmy. A na koniec zaprosimy Państwa jak zwykle na rekreacyjną, biegową imprezę, która odbędzie się już za niespełna godzinę. Biegamy tutaj sobie po Opolu z naszymi zaproszonymi gośćmi. Naszymi gośćmi są byli zawodnicy Odry. A rozpoczynamy od sportów halowych, bo te albo wchodzą w decydującą fazę walki o medale Mistrzostw Polski, albo też fazę play-off. A skoro o play-offach mowa, to tych tym razem nie będzie w PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych. Stąd każdy mecz jest niezwykle ważny dla KPR-u Gwardii Opole. Podopieczni Rafała Kuptela po ostatnim efektownym zwycięstwie nad Stalą Mielec tym razem udają się do Jaskini Lwa, czyli na pojedynek z wicemistrzem Polski z Płocka. Taka wygrana jak ostatnio buduje, ale wiemy doskonale, z kim przyjdzie nam się mierzyć, przyznaje Przemysław Zadura. Do każdego meczu przygotowujemy się tak samo. Tamten mecz oczywiście był fajny dla oka. W końcu nie skończyło się przysłowiową jedną bramką. Ten mecz rzeczywiście nam wyszedł od samego początku do samego końca. No ale tak jak wspomniał pan redaktor, no, to będzie całkiem inny mecz, całkiem inny przeciwnik. Na pewno będziemy musieli być dużo bardziej skupieni podczas tego meczu, szczególnie w obronie. No i zarówno też w ataku, bo wiemy, że Płock jest bardzo dobrym zespołem, jeśli chodzi o obronę i wpuszczają kontrataki, z których zdobywają bardzo łatwe bramki. Mecz w Puławach pokazał, że możecie powalczyć. Teraz co zrobić, żeby nie wygrywać z silniejszym przez 52 minuty, tylko przez 60? Przygotowaliśmy się do niego tak samo jak do każdego innego, bo zawsze na tym samym to polega. Robimy analizy wideo, przygotowujemy się później po analizie wideo na treningach, trenujemy sobie zagrywki przeciwnika, dostosowujemy swoją obronę pod te zagrywki. No i to właściwie tyle. Jak ty oceniasz swoją formę, powrót do zdrowia? Coraz częściej już ostatnie mecze pokazywały, decydujesz się na ten rzut, czyli nie tylko na zadaniach defensywnych. Znaczy mi zadania defensywne sprawiają bardzo dużą przyjemność. Jeżeli mam tylko okazję, wolę się, znaczy nie, że wolę, ale na pewno realizowanie moich zadań w obronie mnie bardzo satysfakcjonują. Czuję się ogólnie już dobrze, mam nadzieję, że to zdrowie będzie dopisywało jak najdłużej. No i co, chciałbym, żeby życzyć mi tylko dużo zdrowia. A spotkanie w Płocku w sobotę o godzinie 15:35. W pierwszej lidze siatkarek Unii Opole doznało, mamy nadzieję, tylko lekkiej zadyszki. Lider z Opola niespodziewanie przed tygodniem przegrał w Krośnie. Jakie były tego przyczyny? Zapytaliśmy o to trenera opolskich siatkarek Nicola Fettoriego. Trudno powiedzieć. Byliśmy na pewno, w tej chwili jesteśmy pewni, że występujemy w play-offach. Jest prawie już pewne, czy nawet pewne pierwsze miejsca, więc każdy mecz w tej chwili nie ma dla nas znaczenia, powiedzmy, ligowa czy punktowa. Za bardzo nie martwi mi tę porażkę, którą z Krosną przynosiliśmy. Teraz mamy 3 mecze do play-offów, 4 tygodnie. Mamy się przygotować do tego pierwszego meczu. Nie wiemy, z kim będziemy grali, także tutaj też mamy pracować troszkę na wszystkie elementy i doskonalić te nasze umiejętności. Nie ma innego myślenia, jak myślenie o tym, żeby sportowo dokończyć rywalizację, zwyciężając także i w play-offach. Chcemy wygrać teraz i chcemy wygrać w play-offach. A oczywiście nie trzeba wybierać, ale play-offy są ważniejsze. A jak będzie wyglądał sobotni mecz, ten jutrzejszy? Będą zmiany w składzie? Na razie jesteśmy wszyscy zdrowi. Jutro zobaczymy, czy wszystkie występują, czy robimy jakieś... Nie nazywam eksperymenty, ale jakieś tam próby, żeby polepszyć naszą grę jeszcze. A spotkanie pierwszej z 8 drużyną w tabeli, czyli częstochowianką Częstochowa, już jutro w Stegu Arenie od godziny 16. Pozostajemy w hali, ale zmieniamy dyscyplinę na koszykówkę. Pierwszoligowi koszykarze Wigria ZSU Politechniki Opolskiej z kolei po niespodziewanej porażce z Dzikami Warszawa chcą zostać w rywalizacji o miejsca 1-8, czyli fazę play-off muszą zdać wyjazdowy egzamin w Łańcucie. Mecz przeciwko tamtejszemu Sokołowi niestety nie będzie należał do łatwych, zwłaszcza że kilku naszych zawodników jest kontuzjowanych. Spotkanie w sobotę o godzinie 17:30.
Tyle o sportach halowych, no to teraz już czas najwyższy na piłkę nożną. Zacznijmy jednak od kwestii samych rozgrywek. W związku z wchodzącymi jutro w życie nowymi obostrzeniami istniało ryzyko wstrzymania rozgrywek seniorskich na szczeblu wojewódzkim. Wiadomo bowiem, że wszelkie rozgrywki amatorskie, rozgrywki dzieci i młodzieży zostają na razie niestety odłożone. Co zatem z rozgrywkami chociażby czwartoligowymi, w których uczestniczy m.in. druga drużyna Odry Opole? O to zapytaliśmy prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasza Garbowskiego. Boiska ogólnie i obiekty sportowe dla piłki amatorskiej są zamknięte w związku z tym nowym rozporządzeniem, przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne. Ale jeżeli analizujemy to rozporządzenie i kluby sportowe, które funkcjonują i w Opolu, i w województwie opolskim, to można powiedzieć, że kluby spełniają wymogi tego rozporządzenia w zakresie czwartej i trzeciej ligi i wyższych klas rozgrywkowych i drużyny seniorskie tych klas rozgrywkowych będą normalnie rozgrywały mecze. Pozostałe rozgrywki od soboty są zawieszone do 9 kwietnia. Mamy nadzieję, że sytuacja się unormuje, mamy nadzieję, że bezpieczeństwo zdrowotne się ustabilizuje. Czy zatem jeszcze istnieje jakieś niebezpieczeństwo zagrożenia meczu międzypaństwowego futsalowego, który szykowany jest na połowę kwietnia w Opolu? Raczej nie. Wszystko wskazuje na to, że ten mecz się odbędzie. My jesteśmy jakby w tym rozporządzeniu ujęci jako oficjalne mecze reprezentacji narodowych, tak samo jak mecz najbliższy z Andorą w Warszawie. Oczywiście bez udziału publiczności, w reżimie sanitarnym pod UEFA podchodzi szczegółowo do tego i my myślę także będziemy tutaj drobiazgowi. Pamiętając o tym, że i zawodnicy, i osoby obsługujące to wydarzenie sportowe muszą przechodzić testy, badania. Na marginesie chciałbym powiedzieć, Polacy kiedy lecieli do Portugalii na mecz eliminacyjny, to każdy z zawodników 6 razy był testowany. Wymogi linii lotniczych, wymogi i gospodarzy, wymogi UEFA. No tak jest, w takich czasach funkcjonujemy. A zatem po kolei. W pierwszej lidze Odra Opole w Bełchatowie mierzyć się będzie z GKS-em. Spotkanie jutro od godziny 16. Z kolei w czwartej lidze drugi zespół Odry od 15.30 grać będzie jutro w Lewinie Brzeskim z Olimpią. W Ekstraklasie Futsalu natomiast Dreman Opole Komprachcice po 2 tygodniach przerwy w rozgrywkach powraca do rywalizacji. W niedzielę od godziny 18.00 podopieczni trenera Jarosława Pataucha zagrają z Sokołem Pniewy. Miejscem zmagań będzie Stegu Arena. Piłkę nożną, zarówno tę halową, jak i trawiastą, na koniec połączymy z imprezą rekreacyjną na świeżym powietrzu, bowiem po raz kolejny klub biegowy Odra Opole organizuje biegową imprezę z udziałem gwiazdy sportu, a takową na pewno jest bohater dzisiejszego wieczornego spotkania. A na to dzisiejsze bieganie zaprasza Łukasz Wielichowski. Jak co tydzień w ramach akcji Biegaj z Odrą biegamy tutaj sobie po Opolu z naszymi zaproszonymi gośćmi. Naszymi gośćmi są byli zawodnicy Odry. Dzisiejszym naszym gościem jest jedna z największych legend Odry Opole, pan Wojciech Tyc. Do tej pory między innymi biegali na przykład Maciej Michniewicz, czy dwóch ówczesnych prezesów Tomasz Lisiński, czy Krystian Golec. Zabawa polega po prostu na pokonaniu dowolnego dystansu. Zazwyczaj dystans proponuje nasz gość, na przykład Józek Grzymańczyk, który z nami również biegał. Przebiegł z nami 10 km i powiedział, że może na przykład kolejne 10 km przebiec. Pan Wojciech, podejrzewam, że dzisiaj pokona z nami o wiele krótszy dystans, ale to nie jest ważne w tym momencie. Najważniejsze jest jednak przypomnieć o tych byłych zawodnikach Odry i pokonać z nimi po prostu ten dowolny dystans. Spotykamy się o godzinie 19 pod mostem Sendlerowej i ruszymy w kierunku Bolko. Tak jak wspomniałem, dystans nie wiemy, jaki będzie. Nasz gość sam zaproponuje, jaki dystans będzie chciał pokonać. Nasze bieganie będzie w małych odstępach. Wszyscy będą mieć na sobie kominy bądź maseczki, czyli ogólnie postaramy się zachować, tak jak co tydzień, względy bezpieczeństwa. Zatem zagadka już wyjaśniona. Wiemy, że dzisiejszym gościem na bieganiu będzie Wojciech Tyc, a to spotkanie od godziny 19.00. Zatem przypomnijmy, co czeka nas podczas tego sportowego weekendu. Gwardia Opole wyjeżdża na niezwykle ważny mecz do wicemistrza Polski do Płocka. Nasze siatkarki jutro na własnym terenie będą chciały się odgryźć za ostatnią porażkę i mierzyć się będą z częstochowianką Częstochowa. Drużyna naszych koszykarzy z kolei jedzie aż do Łańcuta na spotkanie przeciwko tamtejszemu Sokołowi. Stawką oczywiście rywalizacja w fazie play-off. Natomiast jeśli chodzi o futbol, Odra Opole gra na wyjeździe w Bełchatowie. Mowa o pierwszej lidze. Drugi zespół opolskiej Odry grać będzie również na wyjeździe
w Lewinie Brzeskim z tamtejszą Olimpią. Natomiast w niedzielę czekają nas futsalowe emocje. Drema na pole grać będzie z wysoko notowanym zespołem Sokoła Pniewy. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby w ten weekend także byli Państwo z nami i śledzili to, co się dzieje na naszych stronach internetowych i facebookowych fanpage'ach. Przypomnę, czasnaopole.pl, sportoweopole.pl i opole.pl. Jak zwykle życzymy udanego sportowego weekendu. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.